jak mówimy o mierzeniu odległości, to mamy dwie sytuacje. Jedna w cudzysłowie będzie się u mnie nazywać wiadomo co i jak. No i to jest taka sytuacja, kiedy mam, specjalnie narysuję jako oddzielny obiekt, powiedzmy płaszczyznę. I na płaszczyźnie mam punkty różne. To mogą być wierzchołki jakiegoś trójkąta. No i mogę mierzyć odległość między tymi punktami. Łączyć je odcinkami, mierzyć odległość. Wiadomo co i jak, wiadomo jak to się robi. To jest jakiś kawałek szkolnej geometrii. No, również w szkolnej matematyce mam funkcję. Mówię funkcja, myślę o wykresie, chętnie sobie wyobrażam wykres. Mogę mieć jedną funkcję zieloną i drugą funkcję jakoś tam do niej podobną, czerwoną. Jeszcze trochę inną funkcję niebieską. No jest pytanie, jak mierzyć odległość między funkcjami? Po co to komu? Czy to w ogóle komu jest do czegoś potrzebne? No więc funkcje opisują, tam gdzie używamy matematyki, to funkcje opisują różne zjawiska. Opisują, jak oglądamy prognozę pogody, to opisują temperaturę, wilgotność powietrza, prędkość wiatru. To są wtedy funkcje kilkuzmiennych i dają na wyjściu też kilkuzmiennych. No w jakichś prostych, bardziej zjawiskach mogą opisywać drogę przebytą w jednostce czasu albo ceny takich czy innych produktów. No i możemy sobie wyobrazić znowu dwie sytuacje. Ja użyję giełdowego języka. Pierwsza sytuacja będzie ceny akcji A i B przez jeden rok różniły się co najwyżej o 5 zł. Tak? Miałem różne akcje, znaczy różne. W ogóle obserwowałem dwie, firmę A i firmę B, na przykład Coca-Cola i Pepsi-Cola, albo Apple i Huawei'a. No i jedno miało ceny takie, drugie miało ceny takie, że w żadnej chwili czasu, który mam na tej osi, ten odstęp mierzony w pionie o tak między jednym a drugim nie był większy niż 5 zł. No, powiedzmy dla kogoś, kto regularnie kupował jedne i drugie, trochę kupował, trochę sprzedawał, to jest taka informacja, że może nie było wielkiej różnicy, co kupuje. Tutaj spójrzmy na drugą sytuację. Ceny akcji A i B różniły się, no, jak wyżej, jak przed chwilą, za wyjątkiem jednego tygodnia w roku, kiedy się różniły bardzo. I może to była taka sytuacja, proszę Państwa. Jedno w miarę stabilnie, a drugie, no też jakoś tak, ale tu się stało coś takiego, nie wiem, zatrudnili nowego prezesa, a potem go wyrzucili od razu i wszystko wróciło do normy. Przez chwilę rynek miał nadzieję, że może komuś coś się uda zdyskontować. I było tak, jak na moim wykresie. No więc, czy to jest inaczej, czy to nie jest inaczej? To z punktu widzenia kogoś, kto chce raz w roku, nie wiem, kupić albo sprzedać, to jest istotnie inaczej, bo jeśli ten ktoś ma wyczucie, kiedy nastąpi ten specyficzny moment, no to
to może dużo zyskać, a jak źle wybierze moment, to może dużo stracić. Jeśli to jest natomiast, nie wiem, drobny ciułacz, który regularnie w amerykańskich warunkach dostaje co tydzień czek z wypłatą i jakąś skromną część tego czeku inwestuje w portfel funduszy emerytalnych, gdzie ma jedne akcje i drugie akcje, to przez to, że coś przez tydzień będzie droższe lub tańsze, no nie poniesie jakiejś dramatycznej straty. Dlatego, że większość transakcji odbędzie po, no po takich cenach, że jedno i drugie ma bardzo zbliżoną wartość. No jest pytanie, czy to wszystko można jakoś sformalizować i czy można zamiast myśleć o funkcjach jako o takich skomplikowanych tworach, o dziwnych wykresach określonych przez jakieś reguły, jakieś skomplikowane wzory, myśleć mniej więcej tak jak o punktach w sytuacji, o której wracając myślami do geometrii szkolnej chętnie myślimy wiadomo co i jak. No i okazuje się, że można. Tej formalizacji służy w matematyce pojęcie przestrzeni metrycznej. Cóż to jest przestrzeń metryczna? Przestrzeń metryczna to jest para x i d, gdzie x to jest dowolny zbiór. Jego elementami mogą być punkty, mogą być funkcje określone na jednym zbiorze o wartościach w drugim zbiorze, mogą być, jak mówił Dawid Hilbert, kufle, stoły, krzesła, pogrzebacze, wszystko jedno co, byle to był ustalony zbiór. D to jest odległość, albo inaczej mówiąc metryka. Co to jest D i jaki jest związek z D z X? Otóż D to jest funkcja, która pobiera na wyjściu dwa elementy, dwa punkty z zbioru X i przypisuje im ich odległość, która d od x a y, która ma być liczbą nieujemną. I ta funkcja ma spełniać trzy aksjomaty. Pierwszy aksjomat jest taki, że d od x, y równa się d od y do x. Czy wędruje z x do y, czy z y do x, to jest tak samo daleko. Drugi aksjomat jest taki, że odległość jest zerem wtedy i tylko wtedy, kiedy oba punkty są równe. W naturalny sposób jest spełnione. No i trzeci warunek nazywa się nierówność trójkąta. I to jest to, co też świetnie znamy ze szkoły. Jeśli wybierzemy którykolwiek bok trójkąta, to jego długość będzie mniejsza od sumy długości dwóch pozostałych boków. Jak ktoś chce, niech myśli o tym tak, że jak się nie jedzie prosto z Warszawy do Krakowa, tylko po drodze zbacza gdzieś na Jurę Krakowsko-Częstochowską i potem dopiero dojeżdża do Krakowa, no to ze zbaczaniem w bok do dowolnego zeta na boku jest dalej. Te warunki mają zachodzić dla wszystkich możliwych punktów x, y i z w naszej przestrzeni. No więc to pojęcie ma bardzo różne realizacje. Po pierwsze, możemy wziąć na przykład liczby rzeczywiste i odległość dwóch liczb rzeczywistych, to będzie moduł ich różnicy. No, prostą. Jeśli tu mam dwie liczby, x i y, to długość tego odcinka stąd dotąd to jest dokładnie x minus y i to jest odległość, a każdy rozumie i widzi. Druga realizacja to jest zwykła płaszczyzna i na niej
odległość euklidesowa. To też się daje opisać wzorami i symbolami, ale nie będę tego robił. No, to samo można by zrobić w przestrzeni trójwymiarowej. Może to jest mniej ciekawe, ponieważ mam mówić o odległości między funkcjami, to no to powiedzmy o funkcjach ciągłych na odcinku 0,1. To jest mój zbiór X. Teraz o jednej funkcji myślę jako o punkcie. No i odległość dwóch funkcji. To jak ją mierzę w tym przypadku? Biorę sobie f od t, odejmuję g od t, biorę kres górny możliwych wartości. Po wszystkich wartościach t z odcinka 0,1. Co to znaczy na obrazku? No to znaczy tyle, że tutaj 0, tu 1, jedna funkcja, powiedzmy to jest funkcja f, druga funkcja, trochę inna, to jest funkcja g, no i jeśli tu mam t, no to długość tego odcineczka to jest właśnie moduł f od t minus g od t. Więc ten przepis na liczenie odległości jest następujący. Weź, dobry człowieku, taki pionowy odcineczek, jeden koniec na wykresie jednej funkcji, drugi koniec na wykresie drugiej funkcji, jeździ nim po wszystkich wartościach t w dziedzinie i popatrz, jaki jest kres górny możliwych długości. Popatrz, ten kres górny będzie osiągany, jeśli te funkcje są ciągłe skądinąd. Popatrz, jaka jest największa możliwa wartość tego odcinka. Więc no to przepis na odległość. Nie trudno sprawdzić, nie będę tego robił, że ten przepis spełnia wszystkie trzy aksjomaty, że jest symetryczny, to dość jasne, że jak odległość f od f to jest 0 i jak f jest różne od g to nie jest 0, to też jest jasne. Nierówność trójkąta, no to jak ktoś rozumie, co to jest kres górny i rozumie, że nierówność trójkąta zachodzi tutaj w tym pierwszym przykładzie w liczbach rzeczywistych, no to tutaj też zachodzi. Jak to wygląda kula? No kula ośrodków w f i promieniu r, no to są te wszystkie funkcje g należące do mojego zbioru x, dla których odległość g od f jest mniejsza niż r. No jak to wygląda? No to znaczy, że supremum g od t minus f od t ma być mniejsze niż r. No to znaczy, że skoro supremum mniejsze, to dla wszystkich t ma być mniej. To znaczy tyle, że jak mam funkcję f, powiedzmy taką, muszę sobie zobaczyć, gdzie jest f plus r i f minus r. I wszystkie funkcje g, które spełniają taki warunek, że g od t jest mniejsze niż f od t plus r, a większe niż f od t minus r. I tak jest dla wszystkich t z odcinka 0,1. Które tu gdzieś mam, będą leżeć w tej kuli. Więc kula to są wszystkie funkcje, których wykresy leżą w paskach. No ta funkcja jest w kuli i ta i taka strasznie dziobata i taka kawałkami liniowa i bardzo, bardzo wiele innych. To jest olbrzymia przestrzeń nieskończonego wymiaru, ta konkretna przestrzeń metryczna. I ona
nadaje się do opisu takiego zjawiska, które tutaj rysowałem po mojej lewej stronie. Ceny akcji przez jeden rok jednostajnie się różniły najniżej. Do opisu tego drugiego zjawiska i takich rzeczy, które są nieczułe na taką krótkotrwałą, chociaż być może dużą zmianę, nadaje się inny sposób mierzenia odległości między funkcjami, za pomocą całki. Takich sposobów jest w ogóle bardzo dużo. Ktoś mógłby zapytać, po co one są? Otóż o tym matematycy mówią od roku 1905, mówiąc o czymś takim, co się nazywa przestrzeń metryczna. To pojęcie wprowadził do matematyki francuski matematyk Fréchet w 1905 roku. I ono pozwala oderwać się od tego, że funkcja to jest być może strasznie skomplikowany obiekt, określony jakimś wzorem trudnym, którego wykres składa się z nieskończenie wielu kropeczek jakoś tam ułożonych. Funkcja to jest punkt w przestrzeni metrycznej. We wszystkich takich procesach, gdzie interesuje nas na przykład funkcja o konkretnych własnościach, funkcja, która jest optimum jakiegoś procesu, położeniem równowagi dla jakiegoś zjawiska, końcowym wykresem temperatury ciała, na którego brzegu jakoś tam utrzymujemy warunki przepływu ciepła czy stałą temperaturę. To wszędzie tam się pojawiają równania i okazuje się, że dużo częściej łatwo jest je rozwiązywać wtedy, kiedy myślimy o funkcjach jako punktach. Nie jest takie twierdzenie, to spróbuję powiedzieć na koniec szybciutko. Nazywa się twierdzenie Banacha o punkcie stałym. I podam jego sformułowanie popularne. Jeśli plan Warszawy upuszczę na ziemię, na ulicy Śniadeckiej. Ja jestem w tej chwili w budynku Instytutu Matematycznego PAN na ulicy Śniadeckiej. To dokładnie jeden punkt będzie w tym samym miejscu i na planie, i na chodniku. Nie jest trudno wyobrazić sobie, jak ten punkt znaleźć. Trzeba popatrzeć na ten kawałek chodnika, który jest przykryty planem i następnie narysować go na planie i te operacje powtarzać i powtarzać i powtarzać, aż taki zjeżdżający ciąg coraz mniejszych prostokątów ściągnie się do punktu. To jest dość oczywiste. Chodzi o to, że odpowiednik tego twierdzenia zachodzi w bardzo różnych przestrzeniach i pozwala rozwiązywać najróżniejsze równania różniczkowe. Pozwala wygodnie modelować świat. Więc chcę powiedzieć tyle. Od 100 lat matematycy na różne sposoby umieją mierzyć odległości między punktami. Różne sposoby są dobre w różnych zastosowaniach tej matematyki. Jest to wbrew pozorom nie tyle abstrakcyjne, co bardzo wygodne. Podobnie jak cała reszta matematyki, gdy się jej zbytnio nie boimy. Dziękuję bardzo.